Witaj w kolejnym materiale dla zupełnie początkujących elektroników. Jeśli jesteś na bieżąco z naszymi YouTube'owymi produkcjami, to wiesz już m.in. czym są rezystory, kondensatory, diody i stabilizatory napięcia. Dziś rozszerzymy Twoją wiedzę o kolejne pojęcie, bo pod lupę weźmiemy przekaźniki. Mówiąc w największym skrócie, przekaźniki to elektroniczne przełączniki. Doprowadzenie zasilania do dwóch wyprowadzeń przekaźnika aktywuje wbudowany w niego elektromagnes, który przyciąga do siebie styki i umożliwia przepływ prądu między dwoma innymi wyjściami. Elementy te zazwyczaj mają formę małych prostopadłościennych kostek. Po rozebraniu przekaźnika w jego wnętrzu znajdziemy elektromagnes oraz małe styki. Rozmieszczenie i liczba styków są zależne od modelu przekaźnika. Informacje na ten temat znajdziemy oczywiście w dokumentacji technicznej, są one również bardzo często opisane skrótowo na obudowie przekaźnika. Cewka znajdująca się w przekaźniku wchodzącym w skład naszego zestawu przystosowana jest do zasilania m.in. z 5V. Na ekranie widoczny jest przykładowy symbol takiego przekaźnika i schemat jego wyprowadzeń. Litera E oznacza elektromagnes. C to common, czyli pin wspólny, NC normally closed, czyli normalnie zamknięty. Między tym stykiem a wspólnym popłynie prąd, jeśli cewka nie jest zasilana. NO oznacza normally open, czyli normalnie otwarty. Ten styk będzie zwarty ze wspólnym dopiero po zasileniu elektromagnesu. Sposób działania przekaźnika możemy porównać do działania przełącznika dzwonkowego. Z tą jednak różnicą, że nie obsłużymy go palcem, tylko prądem o niewielkim natężeniu, bo połączenie styków następuje w wyniku działania elektromagnesu, który fizycznie łączy ze sobą dwie blaszki, a nie w wyniku palca, który wciska przycisk. Jeśli uważnie oglądałeś nasz poprzedni film, w którym omawialiśmy tranzystory, to możesz dostrzec tu pewne podobieństwa. I faktycznie, po części oba elementy mają podobne właściwości. Przekaźniki wydają się nawet przyjaźniejsze i prostsze w wykorzystaniu. Tak niewątpliwie mają one swoje zalety, ale mają też kilka wad, które dość mocno ograniczają wykorzystanie przekaźników. Mowa tutaj na przykład o ograniczonej trwałości. Liczba przełączeń przekaźnika jest ograniczona, po pewnym czasie styki po prostu się uszkodzą. Co więcej, problemem jest również sama cewka, która może pobierać prąd rzędu nawet 100 mA. To spora wada, jeśli układ zasilany jest z baterii. Przekaźnik przydaje się do włączenia urządzeń, które pobierają stosunkowo duży prąd lub zasilane są znacznie wyższym napięciem. Przekaźnik sprawdzi się więc świetnie, jeśli będziemy chcieli zbudować układ, który ma sterować np. tradycyjną żarówką podłączoną do 230 V. Na początku odradzam jednak samodzielne eksperymenty z wysokim napięciem. Mając powyższe na uwadze, przejdźmy do ćwiczenia praktycznego, które pozwoli nam lepiej zrozumieć, jak działają omawiane dzisiaj przekaźniki. Tym razem zostaniemy jednak przy bezpiecznym zasilaniu prosto z baterii. Pracę układu, który będziemy chcieli zbudować, widzisz właśnie na animowanym schemacie. Analizę działania tego układu warto rozbić na dwie części. Po pierwsze, zasilanie z baterii trafia do stabilizatora LM7805, a dalej jest używane do sterowania cewką przekaźnika. Po drugie, mamy tutaj diodę świecącą podłączoną przez rezystor do wyprowadzenia przekaźnika, które opisane jest wielką literą C. Gdy cewka nie jest zasilana, to dioda połączona jest z wyprowadzeniem NC, które w tym przypadku nie jest używane, nic więc wtedy się nie dzieje. Jeśli zasilimy cewkę, to wejście C zostanie połączone z pinem NO, które podłączone jest bezpośrednio do baterii. Czyli za pomocą 5V sterujemy diodą, która zasilana jest z 9V. A równie dobrze, korzystając z odpowiedniego przekaźnika, moglibyśmy w ten sposób sterować lampką biurową lub całym żyrandolem. Zanim przejdziemy do budowy tego układu, musimy jeszcze na moment się zatrzymać. Jeśli przyjrzysz się przekaźnikowi, to zauważysz, że jego budowa nie sprzyja pracy z płytką stykową. Nie wszystkie wyprowadzenia pasują do otworów, przez co ciężko wcisnąć go w płytkę. Są jednak dwa rozwiązania. Pierwsze zakłada, że przy odrobinie precyzji uda Ci się wcisnąć przekaźnik we właściwe miejsce, jednocześnie lekko wyginając nóżkę common. Drugie rozwiązanie zakłada, że obejdziemy ten problem odginając całkowicie tę nóżkę. Aby nie przedłużać, w dalszej części materiału pokazany został układ zmontowany według pierwszej metody. Drugi przypadek opisaliśmy dokładnie na blogu. Link znajdziesz oczywiście w opisie. Układ gotowy. Sprawdźmy więc, jak zadziała. Po podłączeniu baterii dioda nie świeci się. Podłączam więc zasilanie cewki przez zwarcie dwóch przewodów. Jeśli się wsłuchamy, to usłyszymy charakterystyczny dźwięk przełączenia. Teraz dioda zaświeciła się. Ponownie rozłączam więc zasilanie cewki w przekaźniku i dioda gaśnie. Wszystko jasne, prawda? Pewną zagadką może być jednak dioda 1N4148, która została podłączona równolegle z cewką przekaźnika. Więcej informacji na ten temat oraz obszerniejszy komentarz na temat zalet i wad przekaźników znajdziesz w artykule, który opublikowaliśmy na blogu. Za dziś dziękuję bardzo. Dla forbot.pl mówił do Was Paweł Olszowik. Do usłyszenia już niebawem.